Nowa nominacja dla szefa KPRM Michała Dworczyka. Michał Dworczyk pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie Komisji Prawniczej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewniania koordynacji działań związanych z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2. Zadania pełnomocnika. Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień. Rolą pełnomocnika jest też m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jego zadaniem będzie także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego. Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. W zakresie powierzonych mu zadań pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kto ponosi wydatki? W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.